Myślę, że powstało coś absolutnie unikalnego. Absolutnie unikalny zapis emocji, które kompozytorki przelały na papier i które później zostały odebrane jednak w indywidualny sposób przez moich studentów. Okej, mamy wszystko. Dostałam maila, tam cała idea była bardzo jasno opisana i się ucieszyłam. Ucieszyłam się dlatego, że pomyślałam, że tu jest tak czytelna inspiracja, że faktycznie odniosę się do zjawisk związanych z przyrodą, czyli do programowości w muzyce. Zwykle tych inspiracji szukam gdzieś znacznie dalej i myślę, że ten projekt też przyszedł w świetnym momencie. W momencie, kiedy jesteśmy, no mogę powiedzieć, zamknięci w pewien sposób w czterech ścianach i kiedy doceniamy takie rzeczy jak zmienność pogody, jak to, co możemy po prostu zaobserwować przez okno. Każdy miesiąc byłby dla mnie atrakcyjny. Ten maj, kiedy wszystko się budzi do życia i sierpień nieco spokojniejszy, gorący, z takimi bardzo intensywnymi zapachami kwiatów, roślin, wydał mi się równie inspirujący jak inne miesiące. Muszę przyznać, że inaczej podchodzę do utworów orkiestrowych, kameralnych, inaczej do utworu na instrument solo, dlatego że tutaj na pierwszym planie widzę dobro wykonawcy, to znaczy nie mam takiej ochoty eksperymentować pod względem sonorystyki, zestawiania różnych nietypowych technik. Chcę, aby ten utwór zamówiony dla konkretnego wykonawcy posłużył jemu jako taki nośnik dla jego talentu, jego wypowiedzi. Tak sobie myślę, że ten trudny czas, którego wszyscy doświadczyliśmy, przypomniał nam o tym, jaką wartością jest przebywanie na zewnątrz, obcowanie z naturą. Jak fajne i mądre jest korzystanie z 4,5 roku i z tych wszystkich miesięcy, które przemykają. I to chyba była kanwa tego pomysłu, żeby wykorzystać 6 poznańskich kompozytorek związanych z Akademią Muzyczną w Poznaniu i moich studentów klasy altówki do uczestnictwa w projekcie, który w założeniu w 12 miniaturach oddaje chyba wszystkie emocje, wszystkie barwy, wszystkie kolory, temperaturę też może przede wszystkim 12 miesięcy w roku. Chcieliśmy taki projekt zrobić i chcieliśmy połączyć tą siłę sprawczą kompozytorską z młodością, z elementem doświadczenia, powiedzmy, z mojej strony, jakiejś to opieki pedagogicznej. Natomiast kanwą absolutnie tak, trudny czas pandemii, cztery ściany przysłowiowe i możliwość otworzenia się na zewnątrz, możliwość zrobienia czegoś, co jeszcze rok, dwa lata temu wydawało nam się oczywiste, czyli dostępność spacerów, lasów, pól, nie wiem, śniegu, szlaków górskich, jakiekolwiek rzeczy na zewnątrz, które nagle zostały w tych okolicznościach nam odebrane. To chyba też z tęsknoty, tak mi się wydaje. Thank you.
przejaskraw, nie bój się. To ostatnie przy, czy? No, wiesz co stąd. No i super. Sorry, nie te smyczki, zobacz. Stawiam. Wiem, że mam, idę. Należy do kompozytorów, którzy uważają, że etap tworzenia dzieła należy do nich, a dalej dzieło żyje własnym życiem, które nadają mu wykonawcy. Zdarza się tak, że rzeczywiście czasami dopytuję, czy wszystko jest zrozumiałe, czy może coś wyjaśnić, dopowiedzieć, ale z drugiej strony wierzę, że jeżeli utwór jest dobrze napisany, to wykonawca nie będzie miał żadnych wątpliwości, a nawet jeżeli zinterpretuje je w inny sposób, to stworzy jakąś nową jakość. Wybrałam luty i lipiec. Wyobrażałam sobie to, co ja przeżywam, to, co się dzieje, to, co jest wokół, to, co mnie zachwyca, to, co jest dla mnie ważne i kreuje naszą codzienność. Dawno nie pisałam na altówkę, myślę, że z 10 lat temu. Na nowo musiałam wgrać sobie jej barwę, jej rejestry, jej możliwości, na nowo wszystko sobie poukładać, ale sprawiło mi to dużo radości i cieszę się, że postawiłam ostatnie nuty w tych miniaturach i myślę, że to najwięcej daje radości. Ostatnia nuta w każdym utworze. Są kompozytorzy, którzy wychodzą z założenia, że w momencie, kiedy napisali utwór, ten utwór przestaje być ich. To trochę tak jak z deklamacją wiersza czy jakiejkolwiek innej zamkniętej formy. Każdy to może zrobić po swojemu, czy w taki sposób, jaki uzna za czy stosowne, czy tak jak mu się podoba. A są kompozytorzy, którzy bardzo pieszczotliwie i z wielką dociekliwością walczą o każdą frazę, każdą nutę, każdy sposób artykulacji, czy sprazowania, czy wykonawstwa tego utworu. I to nie jest tak, że ci jedni są dobrze, a ci drudzy niekoniecznie. To jest po prostu kwestia jakiejś pełnej koncepcji, czy pełnej kontroli od początku do końca. W jaki sposób, czy w jakim kierunku utwór powinien być wykonany. Plusem wykonawstwa utworów współczesnych, czy dedykowanych, czy napisanych przez żyjących kompozytorów, i czasami minusem też, jest to, że można właśnie dopytać, sprawdzić. Są trzy nutki, jest zapis, con legno, jak zagrać. No właśnie. I tu mam taki temat, bo masz ten początek. Jest sultasta, nie? A jakby to wziąć tak? Ekstremalnie. No. To znaczy tutaj jest w trioli, więc myślę, że te wymierzone byłyby w porządku. Czyli jadę schwytny tak. Fantastycznie, że blisko podstawka. I następny tak samo. I tu jest raz. Tak, tylko bardziej, żeby jeszcze dźwięk się odezwał. Albo, a nie tłumie, to jest... Bez tłumienia. Moim osobistym zdaniem jest szalenie istotne spotkanie się z wykonawcą, bo instrumentalista wie najlepiej, co może zrobić, co może się stać generalnie, jeżeli coś jest niedopisane, niedooznaczone właściwie. Takie konsultacje są moim zdaniem niezbędne. Ja wybrałam dwa miesiące, styczeń i marzec. Źródło inspiracji jest najważniejsze. To znaczy jakiś bodziec wzrokowy, coś zaobserwowane przeze mnie, jakieś zjawisko, jakieś zdarzenie.
Jeżeli chodzi o tą inspirację, która już jest gdzieś w głowie, wówczas zradza się pomysł taki, no nie ukrywam, że formalno-brzmieniowy w głowie i dopóki tego nie ma gdzieś w całości, to jeszcze nie ma procesu notowania, pisania. Natomiast oczywiście tę inspirację ja przetwarzam w taki sposób, że to jest z jednej strony wrażenie, ale z drugiej strony też jakaś taka historia. Krótka w przypadku miniatur, opowiedziana dźwiękami. To jest fajny efekt. A daj jeszcze raz. Nie, to nie jest fajne. Fajne. Jeszcze raz. Dobra. Fajne. No. Pisząc te utwory, próbowałam usłyszeć kwiecień, zobaczyć czerwiec, przypomnieć sobie, co mnie najbardziej inspiruje w tych miesiącach, co najbardziej lubię, na co czekam. Usłyszałam ptaki. Próbowałam to przełożyć na dźwięki, a że kocham ptaki i od kilkunastu lat te ptaki, żywe odgłosy ptaków włączam również do moich kompozycji, to też no, te miesiące były dla mnie szczególnie bliskie. Się w ogóle już wiele lat nad tym, co robię, nad samym tworzeniem. Wydaje mi się, że jednak nasza praca kończy się w momencie, kiedy stawiamy dwie kreski. Jeżeli ten utwór jest przekazywany dalej, to ewentualnie to są dla niego informacje, czy wszystko zanotował tak, jakby chciał zapisać, tak, jakby chciał usłyszeć i czy rzeczywiście jest to czytelne. I to jest, mi się wydaje, najważniejsze. Chyba zwłaszcza przy muzyce współczesnej, która jest tak często bogata w jakieś nietypowe oznaczenia. Oczywiście my dbamy wszyscy, żeby to było jak najbardziej naturalne i czytelne i zrozumiałe dla wykonawców. Natomiast wydaje mi się, że właśnie poprzez takie projekty się uczymy, czy rzeczywiście taka forma zapisu będzie zrozumiała, czy może należy to inaczej zanotować, albo w inny sposób podejść do danego zagadnienia. Marcin zwrócił się z prośbą o wybór dwóch miesięcy. Pomyślałam, że chciałabym wybrać dwa miesiące, które następują po sobie, żeby jak gdyby również te dwie miniatury były swoim, no takim mini cyklem. I dlatego wybrałam wrzesień i październik. Jak jest fermata? No to jest fermata, to jest oczywiste, nie masz? I idziesz, nie? Idziesz. A nie, że miło? Nie, może dłużej. Mhm. Bo tam, gdzie się to wszystko układa, te wszystkie sekwencje, to nic nie zrobisz, nie? Tam masz ten moment, tam cokolwiek jest. I ten fożolę na przykład, żeby nie było, że na przykład grasz jeden i cierpisz. Może na przykład połączmy takie rzeczy, że grasz... Że miło.
jedna linia, nie? Jak się przybarwię, nie bój. Super. I do tego sutasta teraz. Zawieram z reguły jakiejś narracji, jakiejś opowieści w utworach i tak samo było w przypadku tych miniatur. Są tutaj pewne wrażenia, które, czy też pewne kojarzenie pewnych elementów, które dzieją się we wrześniu, które nie przynosi ze sobą wrzesień i październik. W przypadku września, no to było takie zjawisko, które myślę, że jest znane wszystkim, czyli zjawisko babiego lata, takiej wysnuwającej się srebrnej nici, która nieuchronnie mówi o tym, że kończy się lato i przychodzi jesień, bo wrzesień jest takim przełomowym miesiącem. Natomiast październik jest bardziej surowy w swoim wyrazie. Mówię oczywiście tutaj o miniaturze i jako zapowiedź pełni jesieni, nadciągającej zimy, zawiera taki pewien element surowości, ale też refleksji, bo myślę, że czas jesieni jest też częściej takim czasem właśnie refleksji dla nas wszystkich. My beauty. To jest bardzo ładne, ale weź to ze spokojem. I chłopiesz ten ostatni dźwięk, to masz, puszczać. Natomiast nie graj mi tego... Co fajne. Myślę, że po napisaniu utworu moje emocje i moje wrażenia są już prawie że nieistotne. Chcę, żeby wykonawca zaangażował swoją wyobraźnię, miał miejsce dla swojej wyobraźni po to, żeby też przedstawić, być może wyrazić coś, o czym ja nawet nie wiem, że w tym utworze się znajduje, co dopiero okazuje się, że jest wydobyte przez wykonawcę w trakcie nagrania, a okazuje się, że słuchacz i znajduje jeszcze inne elementy, o których ja nie myślałam pisząc utwór. Także i zresztą to jest całe piękno muzyki w tym polega, na tym polega, na takim niedopowiedzeniu. Częścią integralną tego zawodu są zdjęcia. Zdjęcia mają ukazać piękno. To ma być face, physis, piękno, żebyście mi się nie stawiali jakoś w ten sposób. Jak są fajne zdjęcia, te, które Kamil nie. zrobił, zostawiamy. Jak macie inne, zróbcie inne, nie ma problemu. Tylko ja muszę mieć te zdjęcia. Jedna jest taka. Mam, to znalazłem. Dobra, kochani. Obowiązujący lejk. A ty grzej znać takie miejsce, żeby rezonans był, dobra? Pamiętasz, tutaj jest ta studnia, nie? Z tym dźwigiem. Ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby nie wchodzić na to. No. Troszeczkę może w głąb bardziej. No czekaj, zagraj parę dźwięków. Normalnie grajcie. A troszkę głębiej? No, ja bym go dał w głąb. Ale i graj cały czas, wiesz? No, dobra. A stań jeszcze bliżej raz. I graj cały czas, żebyśmy mogli słuchać. Później, to się rozjaśnia, nie? No, rozjaśnia się. To głębiej. Do tyłu. Do tyłu. Jeszcze. Jeszcze.
Muzyka to jest przekazywanie naszych uczuć. W przypadku muzyki współczesnej, w przypadku muzyki prawykonywanej jest jedna różniąca i istotna kwestia. Tutaj jesteśmy wykonawcami pierwszymi, którzy podchodzą do dzieła zapisu graficznego myśli kompozytora pierwszy raz. Nie mają na YouTubie, nie reklamując innych jeszcze stron internetowych, nie ma możliwości posłuchania tego i wzorowania się. Jesteśmy po prostu taką materią, która przyjmuje tylko to, co zobaczy i wskazówki, jeśli kompozytor takowych udzieli. Mary, chodź. Prawdę jego bucie jest tam taka mała planka. No jest. Zanim Kuba zaznaczy, to mniej więcej tak macie stać tutaj. No. Tak? Więc mniej więcej tam, gdzie lejek stoi. I teraz tak. Nie ekspresywność koncertowa. Mhm. Żadne tam... Czyli jak jest ustawiony mikrofon, jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i lejek mniej więcej stoi jak stoi, to tak stoicie w tym miejscu, siedzicie z grozy, z bliższa i apoteozy, no. Wszystkiego ze spięcia, mhm. Tak? Żadnego... Zawsze jest trudno ocenić efekt końcowy z perspektywy kogoś, kto jest zaangażowany. Ja mam duży szacunek i bardzo się cieszę z pozytywnego zaangażowania moich studentów, ale jestem też zaskoczony tym, jak dużo oni siebie odkryli w tej muzyce. Grając po raz pierwszy miniatury, które przecież nigdy nie zostały wykonane, nie ma punktów odniesienia do nich w postaci nagrań. Moja rola była intuicyjnie podpowiadając im, w których momentach mogą się bardziej ujawnić z emocjami i z tym, co mają w doświadczeniach. Oczywiście sprawy związane z wykonawstwem na altówce miały tu duże znaczenie, natomiast fantastycznie zareagowali. Podeszli do tego bardzo ambitnie, bardzo profesjonalnie i to bardzo dobrze im wróży na przyszłość. Utwory niełatwe, niejednoznaczne, niewymiarowe, nie takie, nie o niczym. To nie tylko dlatego, że każda z tych kompozytorek pisze w swoim indywidualnym stylu i świetnie, ale również dlatego, że każda z nich miała, myślę, jakąś myśl przewodnią w tej konkretnej miniaturze. No i właśnie może przez to, że te utwory krótkie, skondensowane, wymagały tym bardziej takiego natychmiastowego zareagowania, że nie można sobie pozwolić, że o, 2-3 minuty zagram o niczym, a później jest coś trudnego, to powiedzmy błysnę techniką. Nie, tu trzeba było od pierwszej nuty, nawet od pierwszej pauzy szukać takiego efektu brzmieniowego, takiej ciepłości, wrażliwości, takich eksperymentów wręcz nawet barwowych, które zaskoczą widza, wykonawcę, ale przedstawią tego wykonawcę w sposób oczywisty i autorski, ale zgodny z tym jego wewnętrznym jestestwem. Dzisiaj cztery. Ale ćwiczą. Żartuję się. Dobrze, dobrze. Dzisiaj cztery, tak? Zaczynamy od tego. One są wszystkie znane miesiącami, więc generalnie robimy nie te kolejności, które są tutaj, tylko tak, jak ludzie grają. Okej? Aby się zgubił, to będziemy cały czas czuwać. Bardzo lubię pisać na instrumenty solo utwory, niezależnie od tego, czy to jest pewnym ograniczeniem, bo w utworze na instrument solo trzeba w pewnym sensie wykazać cały kunszt wykonawcy, kunszt techniczny, jego wrażliwość. Gramy tak, jak przeanalizujemy, tak, jak czujemy. Oczywiście jesteśmy, jak wspaniała jedna pani profesor naszej Akademii Poznańskiej powiedziała, jesteśmy namaczani tym wszystkim, bo słuchamy nagrań.
Więc cokolwiek zrobimy, i tak będzie wypływało z tej naszej świadomości, z tej naszej kultury, z tego naszego wykształcenia, z tego, w jaki sposób my pojmujemy muzykę, świat i odtwórstwo i wykonawstwo naszej muzyki. Listopad ma związek, jest właśnie taką kontynuacją moich innych pomysłów w utworach altówkowych, których powstało do tej pory kilkanaście. Jeśli chodzi o dramaturgię utworu, o charakter, jest on melancholijny, właśnie pokazując taką samotność nie tylko kompozytora, ale w ogóle człowieka, zwłaszcza w czasach pandemii. Nie ukrywam, że jakby jest to utwór też bardzo osobisty, ponieważ listopad był dla mnie takim trudnym czasem ze względu właśnie na zachorowanie, na kwarantannę, na taką izolację przymuszoną. Także dokładnie w tym miesiącu on był pisany i myślę, że oddaje takie emocje trudne, z którymi też musimy się czasami zmierzyć jako ludzie. Tych 12 miniatur na altówkę solo, część od razu była w myśli przeznaczona dla konkretnego studenta. Starałem się dobierać charakterologicznie pod pory roku, pod konkretne miesiące, tak żeby pasowały, żeby harmonizowały z tym, co im w duszy gra. Do dwóch miniatur poprosiłem doktora Kamila Babkę, to jest mój absolwent. Bardzo cenię i lubię umiejętności wykonawcze Kamila. A trzy miniatury zachłannie zostawiłem dla siebie, dlatego że one są różne i dało mi to pewnego rodzaju możliwość obcowania z bieżącą, aktualną muzyką współczesną, której nie zawsze jestem fanem. Co zostanie z projektu 12 wymiarów altówki? Fantastyczne nuty wydane w wydawnictwie Akademii Muzycznej w Poznaniu. Debiutancka płyta, debiutancka dla większości biorących w nim udział muzyków, młodych muzyków, premierowo nagrywające te utwory i dostępne na całym świecie. 12 klipów udostępnionych w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim poczucie uczestniczenia w czymś niesamowitym, wartościowym i niezwykłym, tak dobrze łączącym kilka różnych płaszczyzn.